Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 7 modułu kursu Bezpieczeństwo imprez masowych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. W filmie tym poznasz dokumentację, jaką zobowiązani są prowadzić członkowie służb porządkowych oraz członkowie służb informacyjnych. Na początek przypomnijmy sobie, jakie środki ochrony fizycznej oraz przymusu bezpośredniego mogą stosować członkowie tych służb. Środkami porządkowymi stosowanymi przez służby porządkowe i służby informacyjne są sprawdzenie i stwierdzenie uprawnień osób do przebywania na imprezach masowych oraz wezwanie do opuszczenia imprezy masowej w sytuacji braku uprawnień, legitymowanie, przeglądanie zawartości bagażu i odzieży, wydawanie poleceń porządkowych, ujęcie w celu niezwłocznego przekazania policji. Natomiast środki przymusu bezpośredniego mogą być używane wyłącznie przez członków służb porządkowych. Środkami tymi są siła fizyczna w postaci technik transportowych i obrony, kajdanki zakładane na ręce, ręczne miotacze substancji obezwładniających. Członkowie służb porządkowych dokumentują w notatce służbowej przebieg czynności podjętych w przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanego bagażu lub przeglądanej odzieży przedmiotów, których wnoszenie na imprezę masową i posiadanie na niej jest niedozwolone. Zachowania się osoby uczestniczącej w imprezie masowej niezgodnie z regulaminem tej imprezy lub regulaminem obiektu, terenu i jednocześnie odmowy wpuszczenia tej osoby na imprezę masową lub jej usunięcia z miejsca przeprowadzania tej imprezy. Kolejnym obowiązkiem dokumentowania w notatce służbowej objęte są czynności ujęcia przez członka służby porządkowej lub członka służby informacyjnej osoby uczestniczącej w imprezie masowej, w przypadku stwierdzenia, że w zawartości przeglądanego bagażu lub przeglądanej odzieży znajduje się broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe, z zastrzeżeniem dozwolonych ustawą napojów alkoholowych, nie więcej niż 3,5% alkoholu. Pracownicy służb porządkowych dokumentują również usunięcie osób poza obiekt lub teren imprezy masowej, które nie podporządkowały się wezwaniu członka służby porządkowej do opuszczenia miejsca przeprowadzania imprezy masowej i jednocześnie zakłócają przebieg tej imprezy. Notatka służbowa sporządzana przez członków służb porządkowych powinna zawierać imię i nazwisko osoby, w stosunku do której zostały podjęte czynności, wskazanie rodzaju dokumentu, na podstawie którego określono tożsamość osoby oraz jego numeru i serii, określenie czasu, miejsca i rodzaju tych czynności, przyczyn i skutków ich podjęcia, imiona i nazwiska członków służby porządkowej, którzy dokonali tych czynności. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.